Witajcie kochane, w dzisiejszym filmie opowiem Wam dla kogo przedłużane włosy się nie nadają. Wszystkie wiemy, że dzięki przedłużaniu włosów możemy osiągnąć spektakularny efekt w krótkim czasie. Jednak są pewne wyjątki, pewne osoby, dla których przedłużanie włosów nie będzie dobrym rozwiązaniem. I dzisiaj pokażę Wam dla kogo. Pani po chemioterapii, czyli gdzie też włosy wypadają, są przerzedzone, osłabione. Dla tych osób nie będzie odpowiednie przedłużanie włosów. Również dla tych z Was, które mają słabe, zniszczone włosy, wypadające i bardzo kruche, też lepiej sobie to przemyśleć i włosów może nie przedłużać, tylko najpierw doprowadzić je do lepszej kondycji panie z bardzo krótkimi włosami minimalna długość włosów do przedłużania to musi być około 15-20 cm jeżeli one będą krótsze to po prostu będzie widać zgrzewy trzeba będzie tych włosów mnóstwo założyć także lepiej najpierw trochę zapuścić i dopiero później pomyśleć o przedłużaniu Osoby, które nie mają czasu ani ochoty poświęcić na bardziej skomplikowaną pielęgnację, bo nie ma się co oszukiwać, niestety ta pielęgnacja włosów przedłużanych wymaga jest trochę inna niż włosów naszych naturalnych. Mam też o tym film, podlinkuję go na przykład jak myje się włosy przedłużane. Używa się też troszkę innych kosmetyków często, także trzeba mieć na to troszkę czasu więcej i ochoty. Także jeśli tego nie masz, nie przedłużaj włosów. To się też wiąże z odpowiednimi funduszami. Jeśli nie masz, odpo nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zainwestować w to przedłużanie, bo wiadomo, trzeba to zrobić u profesjonalisty, u fryzjera. Także tak samo jak nie zdejmujemy włosów w domu, tylko musimy ciągle to zrobić u fryzjera. Jeżeli jest metoda kanapkowa, to przekładanie kanapek odbywa się cały czas u fryzjera. Także jeśli nie masz na to funduszy, to lepiej włosów nie przedłużaj. Bo na przykład samodzielnym ściąganiem można sobie je zniszczyć. Kolejne, jeśli chcesz sobie przedłużyć włosy, bo wybierasz się na wakacje. Nie, jest to bardzo zły pomysł, ponieważ woda z basenu chlorowana, woda z morza y, niszczy włosy, bo je wysusza, mogą się plątać. Także zawsze po takich kąpielach w morzu musimy je umyć słodką wodą, czyli jest to dodatkowy problem, dodatkowa komplikacja także pamiętaj, że jeżeli na wakacje je chcesz przedłużyć, to musisz właśnie o myciu pamiętać i o używaniu filtra UV, tak jak do skóry używamy filtra, tak samo do włosów i na przykład kapelusza, także jeżeli pierwszy raz przedłużasz włosy i chcesz to zrobić na wakacje, lepiej nie. Jeśli masz choroby skóry głowy, czyli jakiś łojotok, łoj, silny łupież, też gusienie plackowate czasem, wtedy po prostu lepiej nie przedłużać również włosów. Najpierw trzeba wyleczyć to i dopiero później myśleć o przedłużaniu lub jakichś dopinkach i innych rzeczach. Tak samo przy alergii, na przykład na metal, nie przedłużamy włosy metodą ringi. Ja osobiście jej nie lubię, ale to jest moja prywatna opinia. I ostatnia rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, to włosy kręcone i fale. Jeżeli macie włosy kręcone i fale, to najlepiej, żebyście kupiły włosy dziewicze, czyli nigdy nie farbowane, nie robione trwałą, o naturalnym skręcie, dopasowanym do waszych włosów. Takie włosy będą bardzo dużo kosztować, ale to jest jedyna gwarancja, że to przedłużanie będzie wyglądać super. Takie włosy właśnie dziewicze, to jest każda kitka z jednej głowy, dlatego z jednej głowy one mają właśnie taki sam skręt. I po prostu wtedy musicie iść do naprawdę dobrego specjalisty, który wam dobierze włosy. One się w ogóle rzadziej zdarzają niż na przykład takie lekko falowane, jak tutaj mam. Że specjalista, specjalista fryzjer wam dobierze, po prostu znajdzie takie włosy w kitce, które będą odpowiednie do waszego skrętu. Także wtedy, żeby osiągnąć dobry efekt, jest to bardzo ważne. Mam nadzieję, że w tym filmie udało mi się szybko wyjaśnić Wam i prosto dla kogo przedłużone włosy nie są. Jeśli jednak dalej chcecie przedłużać włosy, to zapraszam Was również do naszego sklepu z włosami naturalnymi do przedłużania i zagęszczania www.mezisfabrykawłosa.pl Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli dasz łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.